Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i tym razem będzie to wrap-up, ponieważ skończył się sierpień, mój ulubiony miesiąc w roku. No, jeden z ulubionych, po którym nadchodzi moja ulubiona pora roku, czyli jesień. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj u nas w okolicy, na Śląsku, te lato było chyba takie dość, mam wrażenie, jesienno-letnie były ciepłe dni, ale też było dość sporo deszczu, także ten jesienny klimat unosi się u nas już od dłuższego czasu. No ale teraz mamy prawo wyciągnąć wszystkie jesienne atrybuty. Ja już sobie kupiłam swoją pierwszą dynię, co prawda schowała się za mną. No i co? Przechodzę do podsumowania, bo przeczytałam w tym miesiącu 10 książek, 5 przesłuchałam w audiobooku. Bardzo dobrze mi się słuchało audiobooków do pracy w tym miesiącu, więc tak generalnie miałam vibe na to, żeby dużo czytać. No a oczywiście słuchając audiobooki mamy też czas robić inne rzeczy, więc jest to też bardzo fajne rozwiązanie, kiedy akurat nie możemy sobie pozwolić, żeby zatopić się w papierowej lekturze. I mam tutaj naprawdę kilka bardzo fajnych książek do polecenia, więc jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli poszukujecie jakiejś inspiracji, co czytać, to oczywiście Was zapraszam do oglądania tego filmu. Pierwsza książka, którą chciałam Wam pokazać, to jest Kirke, Madeleine Miller. Ja tą książkę złapałam w bibliotece. Bardzo się ucieszyłam, jak ją zobaczyłam, bo oczywiście wcześniej już trochę na jej temat słyszałam. Jest przepięknie wydana. Nie będę kupowała swojego egzemplarza, ponieważ wiem, że drugi raz po tą książkę bym nie sięgnęła, pomimo tego, że bardzo mi się podobała. Jest to historia Kirke, bogini, córki Boga Słońca. Oczywiście jest to książka oparta na mitologii i mamy dość dużo w niej mitologicznych historii, opowieści, które wszyscy znamy, takie jak historia Odyseusza, historia Dedala i Ikara, więc ta książka została oparta na prawdziwej mitologii greckiej, tylko historia samej Kirke została dużo bardziej rozbudowana. I powiem Wam tak, klimat tej książki jest cudowny. To jest taka książka monotonna w dobrym tego słowa znaczeniu. W sensie ona może czasami się dłużyć, ale to ma swój konkretny powód. Ponieważ my tutaj widzimy Kirkę, która jest nieśmiertelną boginią i my ją poznajemy przez lata. My tutaj w zasadzie ją poznajemy przez wieki. I wiecie, ta książka ma w sumie, nie wiem, 500 stron. Tak mi się coś wydaje. 400 stron. 400 stron to nie jest tak naprawdę bardzo dużo na książkę. Natomiast my czujemy ten upływ tego czasu. My czujemy, że myśmy tutaj przeczytali historię wieków. Więc pod tym względem wydaje mi się, że to w ogóle jest fantastycznie zrobione. To jest też ogromna zaleta tej książki i właśnie no to jest sztuka napisać na 400 stronach historię wieków, tak żebyśmy my nie poczuli czegoś takiego jak oglądając filmy Harry'ego Pottera, nie? Że ta historia została na siłę wciśnięta. Tylko że tutaj czujemy, że została nam opowiedziana i że my żeśmy razem z Kirke te wieki przeżyli. Jeżeli chodzi o samą postać Kirke, to jest to też dla mnie świetnie zrobiona książka, właśnie ze względu na to, jak nam jest przedstawiona bogini i w ogóle w jaki sposób jest przedstawiona historia bogów, bo jeżeli chodzi o samą Kirkę, no to ona została wychowana przez dwóch bogów i często my podchodzimy tak do postaci Boga, że jest to ktoś wszechmocny, ktoś dużo od nas potężniejszy, jest to ktoś nad nami górujący. Natomiast tutaj ci bogowie zostali przedstawieni jako takie egoistyczne postacie, które trochę bawią się ludźmi. Zresztą no, w mitologii też to było, tylko że tutaj to zostało jakby podkreślone wady tego, nie tylko dla nas ludzi, ale też właśnie dla tej postaci Kirke, która była trochę takim nieśmiałym dzieckiem, takim schowanym dzieckiem, takim trochę dzieckiem. Nie była taka, że sama poszukiwała różnych rozwiązań, jakieś jej rodzeństwo, tylko właśnie była taka bardzo mocno skryta w sobie. A ci rodzice, którzy byli tacy, wiecie, egoistyczni, praktycznie w ogóle się nie zajmowali jej wychowaniem i przez to, że nie była taka, jak są bogowie, to gdzieś tam była przez nich tak, można powiedzieć, trochę pobłażliwie traktowana i taki mamy tutaj typowy schemat takiego wychowania dziecka, którymi rodzice w zasadzie nie chcą się zajmować. I potem całe losy Kirke w zasadzie opierają się na tym, co widzimy na samym początku, jeżeli chodzi o te jej
lata dzieciństwa, które wpływają na to też, jaki mamy charakter trochę, czy w jaki sposób się rozbijamy. Bardzo to było ciekawe, to było takie świeże i to się przez to też tak czytało, wiecie, no każdy zna tę historię. No, są to raczej, to też jakby trochę poczytuję na minus tej książki, że z mitologii były wzięte aż tak znane wszystkim historie, takie naprawdę najbardziej znane, które myślę, że wszyscy kojarzą. Że nie było tam trochę więcej w tej mitologii poszukanych takich może ciekawszych, albo bardziej nowych dla nas, mniej znanych dla kogoś, kto nie czytał dokładnie mitologii, historii. Ale pomimo tego, że te historie zostały wplecione w losy Kirkę, to było to bardzo ciekawe. Nawet dla osoby, która wszystkie te historie zna. Więc naprawdę bardzo fajna książka. Ja jej dałam 4 gwiazdki, dlatego że ona nie miała w sobie tego czegoś. Wiecie, ona nie miała w sobie tej szczypty magii, która powoduje, że dajemy czasami bez getu na wszystko książce 5 gwiazdek, ale mimo wszystko myślę, że bardzo warto jest ją przeczytać, właśnie ze względu też na ten jej klimat, taki w ogóle nietypowy. Wiecie, to jest taka mitologia napisana współcześniejszym językiem i to było dla mnie super. No, ja w ogóle się przy tej książce bardzo dobrze bawiłam i będę sięgała, jeżeli znajdę gdzieś książki tej autorki, to na pewno będę po nie sięgała. Chociaż wydaje mi się, że Pieśni o Achillesie w bibliotece nie widziałam. Kolejna książka, to może teraz powiem o jakimś audiobooku. I pierwszy audiobook, który przeczytałam w tym miesiącu, to było Raz Wiedźmie Śmierć Adama Fabera. I to jest historia rodziny Biesów, która głównie skupia się na rodzeństwie Biesów, na siostrze i bracie. I mamy tutaj taką historię fantastyczną, ponieważ jest to książka fantastyczna. Budzi się ciotka, która jest zła i chce zrobić coś niedobrego dla rodziny i dla świata. No i nasze rodzeństwo oczywiście angażuje się w to, żeby jakoś tą ciotkę powstrzymać. Bawiłam się super. Ja w ogóle bardzo chciałam tą książkę kupić, bo okładka jej bardzo mi się podobała, ale jakoś tak, nie wiem, rzuciły mi się w oczy jakieś negatywne komentarze i mówię, że to może jednak jest historia dla kogoś młodszego, ale jak zobaczyłam na Storytelu, to mówię, chociaż zacznę słuchać, bardzo się wciągnęłam, naprawdę. Bardzo podobał mi się też klimat tej książki, bo to się dzieje w Krakowie, w okolicy Krakowa i ten krakowski klimat po prostu tak idealnie pasował do tej historii. I tak w ogóle sobie pomyślałam, że faktycznie Kraków jest takim miejscem trochę z Harry'ego Pottera, trochę jak Hogwarts. I tam te fantastyczne historie bardzo pasują. Zresztą tak samo wydaje mi się w Toruniu. No nie wiem, czy jest jeszcze jakieś takie miasto w Polsce, które by mi do tego pasowało, ale wydaje mi się, że właśnie Toruń i Kraków idealnie. Więc podobała mi się, szczególnie mi się podobała siostra Bies. Ja już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, jak oni mieli na imię, ale to też przez to, że słuchałam, wiecie, to jednak mniej zapada mi w pamięć. Jestem wzrokowcem, raczej tak mi się wydaje. Na Storytelu są 2 kolejne części. Na pewno będę słuchała. Ja tę książkę dam 3 gwiazdki, ale jakby w kontekście wszystkich książek, które czytam. Natomiast jeżeli miałabym polecić jakąś lekką, fantastyczną historię, to ta jest taka na 100%, i jeżeli miałabym brać pod uwagę tylko właśnie takie lekkie, przyjemne historie magiczne, no to bym dała tej książce, podejrzewam, 4-5 gwiazdek. Nie wiem, czy aż 5, bo nie była dla mnie tak przyjemna jak Cud Miód Malina, ale mimo wszystko była bardzo fajna, więc polecam na oderwanie się, jeżeli szukacie takiej historii. Kolejna książka to może jeszcze taka książka, o której nie wspominałam, czy wspominałam tak tylko trochę na vlogu. 4 pory magii. Aneta Jadowska, Marta Kisiel, Magdalena Kubasiewicz, Milena Wójtowicz. Jest to książka, w której każda z pań napisała jedno opowiadanie na jedną porę roku. Przyjemne, bardzo było przyjemne to. Każde opowiadanie, każdy zbiór opowiadań właśnie ma dla mnie tą jedną wadę, bo mi się strasznie spodobało opowiadanie Mileny Wójtowicz, bo to było pierwsze opowiadanie. To było opowiadanie taka wczesna wiosna. I jakoś, nie wiem, tak strasznie do mnie trafiło, było jakieś takie inne, zabawne i no, miało jakąś taką energię w sobie przede wszystkim, że przeskoczenie do kolejnego opowiadania, które było zupełnie inne w atmosferze, bo tam zaczynaliśmy takim dusznym, polskim
wiejskim latem. Było mi strasznie ciężko. Jakoś byłam dalej ciekawa losów tych postaci właśnie z tego pierwszego opowiadania i miało taki właśnie, chyba z tych wszystkich miało najlżejszy klimat, tak mi się wydaje. Pierwsze i czwarte Marty Kisiel też miało taki lekki klimat. I no, naprawdę było mi ciężko się przestawić. Drugie opowiadanie było takie właśnie dużo cięższe, dużo bardziej polskie, dużo bardziej kojarzące mi się z właśnie z takimi słowiańskimi wierzeniami, z takim bestiariuszem słowiańskim. Ale fajne też było. Potem było opowiadanie Anety Jadowskiej, to była jesień i to było opowiadanie z Dorą Wilk. I to jest dla mnie fenomen, bo takie książki z Dorą Wilk, no podobają mi się, są lekkie, ale mam do nich dużo zastrzeżeń. Jak czytam, to też mam czasami po prostu takie wątpliwości co do samej postaci Dory Wilk, może nie zastrzeżeń, ale do tej postaci właśnie, do tej fabuły czasami mam takie, że jest to zbyt słodkie. Tak, opowiadania z Dorą Wilk są fantastyczne. W Dynie i Jemiole bardzo mi się podobały, tutaj też bardzo mi się podobały. Tutaj było opowiadanie stricte kryminalne i to, co mówiłam o Agaty Christie we vlogu, ale też będę jeszcze mówiła o tej książce tutaj, że tam te opowiadania miały to w sobie, że one były takie niedoopowiedziane trochę za krótkie, że jednak kryminał potrzebuje trochę, żeby się rozwinąć, potrzebuje wprowadzić bohaterów, tak, czy musi opowiedzieć o tej zagadce. Tutaj było to w 100%, to było tak dobre opowiadanie kryminalne właśnie z wstępem, rozwinięciem, jakimś takim wątkiem rodzinnym i z zakończeniem, rozwiązaniem zagadki, która naprawdę była bardzo fajna, że byłam pod super wrażeniem, że właśnie można w takiej formie krótkiej jak opowiadanie zawrzeć tak fajną zagadkę kryminalną. No super mi się podobało. Tak jak z książkami Dory Wilk mam właśnie tak nie do końca tak opowiadania zawsze połykam w całości i po prostu pochłaniam. Mogłabym czytać, wiecie, całą książkę opowiadań o Dorze Wilk. I trzecia to jest Marta Kisiel. To było fajne, lekkie opowiadanie, takie zimowe, sylwestrowe najbardziej w zasadzie bym powiedziała. Tak miało bardzo ciekawe postacie, bardzo ciekawy pomysł, więc w całości książka mi się podobała. Widzę, że dałam jej 3 gwiazdki, bo tutaj mam tableta ze spisem. Przez to, że mam dużo audiobooków, to łatwiej jest mi to tak, wiecie, tak, że żadna książka mi nie wyleci z głowy. Dałam 3 gwiazdki, ale mocno się zastanawiam, czy nie chciałabym dać jednak gwiazdki więcej, bo było to fajne. To spełniało to w pełni moje wymagania i moje oczekiwania co do tej książki. Że z jednej strony było lekkie, z drugiej strony było bardzo magiczne. Każdy z tych opowiadań idealnie oddawał atmosferę pór roku w Polsce. Naprawdę. Dodatkowo były fantastyczne postacie, bardzo dobrze się bawiłam, więc 4 gwiazdki. 4 gwiazdki. Dodatkowo poznałam właśnie, bo nie czytałam nigdy wcześniej żadnej z książek innej autorki niż Aneta Jadowska. A dzięki temu właśnie jeszcze przesłucham audiobook Marty Kisiel, bo znalazłam na Storytelu, więc też super, że właśnie takie zbiory opowiadań powstają, bo wtedy czasami możemy poznać jakiegoś fajnego autora, którego styl pisania nam odpowiada. To może jeszcze tak szybko opowiem o kolejnej książce fantastycznej, Płoń dla mnie, Ilony Andrews. I to jest taka książka, taki romans fantastyczny, bym powiedziała. I o ile ta część fantastyczna wypadła fantastycznie, o tyle ta część romans wypadła bardzo słabo. Bo historia tutaj przedstawia się mniej więcej tak. Mamy bardzo ciekawy koncept magiczny. Naprawdę bardzo ciekawy. Że magia została w pewien sposób wynaleziona i można było sobie ją kupić. I kto ją kupił, zyskiwał przewagę taką na świecie. W sensie, że zmieniła się równowaga sił, czyli ten, kto miał większe zdolności magiczne, ten zyskiwał władzę, tak? Czyli tworzyły się znowu rody, tak trochę jakby cofając się, tworzyły się znowu rody obdarzone magicznymi zdolnościami i właśnie powróciło też taka, nie wiem, czy można to nazwać modą, ale taka tendencja do tego, że tak jak kiedyś monarchowie zawierali małżeństwa tylko w jakimś tam ściśle określonej grupie ludzi, tak tutaj małżeństwa zawierano tak, żeby mąż i żona mieli, czy żona i mąż, mieli jak największe zdolności magiczne, ponieważ te zdolności były dziedziczone i dzięki temu można było
rodzić dziecko, które było obdarzone, było jeszcze potężniejsze może, tak? Czyli tak obdarzone tymi zdolnościami, które mieli rodzice. No a to dawało kolejną dużą przewagę właśnie, jeżeli chodzi o dążenie do władzy, pieniądze i wszystko to, co się z tym wiąże. Więc jest to ciekawe i to dobrze bardzo brzmi, natomiast w całości książki nie oceniłabym tego aż tak świetnie. Poznajemy bardzo fajną bohaterkę, detektyw, panią detektyw, dziewczynę detektyw, 25-letnią, no, która jest w dość kiepskiej sytuacji życiowej, ponieważ jej tata zmarł, zostawiając na jej głowie właśnie agencję detektywistyczną, mamę, rodzeństwo, babcię. No i ona właśnie tą agencją detektywistyczną próbuje jakoś utrzymać siebie, pomóc rodzinie, tylko że ta agencja detektywistyczna nie jest jej, tylko została właśnie sprzedana jakiemuś tam wielkiemu rodowi. No i oni w pewnym momencie, a ona ją tylko prowadzi, i oni w pewnym momencie jakby przychodzą i dają jej takie zadanie, któremu ona troszeczkę nie może odmówić i to jest bardzo niebezpieczne zadanie. No i tutaj się jakby dalej toczy fabuła. I było to ciekawe, bardzo dobrze się tego słuchało, bo to był taki, no właśnie to był taki romans, tylko że ten romans on poszedł w trochę niefajną stronę, bo z jednej strony nasza bohaterka naprawdę była dojrzałą postacią, ona nie irytowała, ale to trochę zostało popchnięte w takim kierunku, że my już wiedzieliśmy z kim ona ma być i to było takie trochę, no wiecie, udawanie na siłę, że ona z tym kimś nie będzie, więc no to nigdy dobrze nie wypada. To takie było mocno młodzieżowe. Mocno dla mnie to było takie jak z książki młodzieżowej, co do mnie nie do końca trafiło, ale nie odbieram tej książce tego, że była ta część fantastyczna, była bardzo fajna. Ona mi się kojarzyła tak trochę marvelowsko z takimiś, nie wiem, Magneto i tym podobnymi rzeczami. Więc no miałam tak... Dałam jej 3 gwiazdki, bardziej w kierunku 2 gwiazdek, ale równocześnie to wydaje mi się, że są 4 tomy i na pewno będę czytała dalej, bo po prostu jestem ciekawa, co się dalej wydarzy, bo sama historia była fajna. Było to bardzo lekkie i to się czytało, słuchało się tego tak jak takiego dobrego filmu, takiego dobrego serialu na rozrywkę, takiego... Wiecie, nic głębokiego, nie jakieś tam kino, tylko właśnie takie kino marvelowskie bym powiedziała, albo takie kino romantyczne. Taki dla mnie to miało klimat. Dobrze, to może teraz coś, co mam. Coś, co prawda już mówiłam, więc powiem tylko krótko. Anne Bronte, Agnes Grey, historia guwernantki, która wyjeżdża z domu rodzinnego po to, żeby uczyć najpierw jedną rodzinę, dzieci z jednej rodziny, takie młode dzieci, później przenosi się do rodziny, która ma takie nastoletnie dzieci. No i ona w obu tych domach nie czuje się najlepiej, czuje się osamotniona, czuje się w pewien sposób niezrozumiana i też no, czuje się taka olana i jest w takiej pułapce pomiędzy tym, że chciałaby te dzieci coś nauczyć, tym, że te dzieci niekoniecznie chcą się uczyć i rodzicami, którzy nie do końca wykazują jakiekolwiek umiejętności wychowawcze, powiedzmy sobie szczerze. Bardzo przyjemna książka. Ja dałam jej 4 gwiazdki, dodałam jej jedną gwiazdkę po czasie, bo opowiadałam o tej książce w poprzednim w wrap-upie o literaturze XIX wieku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to oczywiście zapraszam. Więc tam opowiadając o tej książce dużo więcej, bo już nie będę się drugi raz powtarzać, bo może ktoś oglądał, dałam jej najpierw 3 gwiazdki, a potem dodałam jeszcze jedną gwiazdkę, bo tak sama siebie przekonałam, że ta książka była warta przeczytania, bo jest przede wszystkim, bo widzimy tą postać gubernantki z zupełnie innego punktu widzenia, tak jako głównej postaci, a nie jakiejś tam dodatku do bogatej rodziny, dodatku, no wątku postaci gubernantki w bogatej rodzinie, a oprócz tego no, była to książka gdzieś tam o dojrzałości człowieka, o dojrzałości głównej postaci, tej bohaterki na pewno. Dla mnie była wadą tej książki była to, że była bardzo jednowątkowa. To wszystko tak płynęło bardzo jednostajnie i była przewidywalna. Aczkolwiek no, ta przewidywalność,
Ta książka nie była napisana jak kryminał, że my tu mamy mieć jakąś zagadkę, która nas będzie trzymała w napięciu, tak? To było pokazanie pracy gubernantki w XIX wieku i to ta książka na pewno robiła. Kolejna książka to jest Pokrzywa i kość, The Kingfisher. I ja bardzo się zastanawiałam i bardzo szukałam, co znaczy skrót T. I okazało się, znalazłam, czekajcie, muszę się poprawić, już mi tak nogi zdępiały. I znalazłam, że The Kingfisher to jest pseudonim artystyczny i autorka nazywa się Ursula Vernon. Boże, jaka to była dobra książka. W ogóle się nie spodziewałam, sięgając po nią, że to będzie coś takiego dobrego. To była taka baśń, wręcz napisana takim baśniowym językiem, z takim baśniowym morałem, opowiadająca historię dziewczyny z bardzo bogatego rodu, której siostra, najpierw jedna, a później druga, została wydana za księcia i ona zostaje odesłana do klasztoru ze względu na to, że nie może być za mąż, bo nie mogłaby urodzić dziecka, bo to dziecko mogłoby zagrozić pozycji człowieka, właśnie tego księcia, męża, sióstr, który no, mógłby wtedy jakby ubiegać się o ten tron i on bardzo nie chciał, żeby właśnie nasza główna bohaterka miała dziecko, żeby się ożeniła, no bo chciał oczywiście być najpotężniejszym człowiekiem, żeby nikt oprócz jego rodziny nie miał prawa do tronu, a on władał na tyle potężnym księstwem, które górowało nad księstwem rodziny naszej głównej bohaterki, no i w zasadzie mógł żądać, czego od nich wszystkich chciał. To chyba był jakiś robaczek. Mógł żądać od nich tak naprawdę, czego chciał, także ona zostaje odesłana do klasztoru. No i później ta książka się rozwija, ponieważ no, książę okazuje się być niezbyt dobrym człowiekiem i mówię to tak w dużym cudzysłowiu, niezbyt dobrym człowiekiem. Więc tutaj z jednej strony mamy taką baśń, ale z drugiej strony taką baśń dużo bardziej realną, że ten książę, ta postać taka trochę jak właśnie w Kirkę, gdzie zawsze bogowie byli tak pokazywani jako takie dobre postacie, wszechmocne postacie, a książęta zawsze, znaczy nie zawsze, no ale dużo było takich postaci właśnie, jeżeli chodzi o bajki, że książę był przystojny, dobry, opiekował, opiekuńczy, troskliwy, zakochany w jednej postaci. No a tutaj widzimy zupełnie innego księcia, który jest brutalny, który jest egoistyczny i który wykorzystuje swoją władzę. Więc pod tym względem ta książka poruszała dość trudne tematy, to też trzeba powiedzieć, bo nawet nie dość trudne, tylko po prostu trudne tematy, ale robiła to w bardzo dobry sposób. Autorka znalazła na to swój sposób, żeby opowiedzieć tą historię, żeby opowiedzieć o dość dużym problemie, więc strasznie mi się ta książka podobała. I pod względem postaci, pod względem fabuły, pod względem języka trochę żałuję, że przeczytałam ją, przesłuchałam ją, a nie przeczytałam. Chociaż jest to też dość krótka pozycja, więc no wiecie, no tak się wciągnęłam w tą książkę i tak po prostu przesłuchałam tego audiobooka, a na pewno jest to książka, którą bardzo warto jest przeczytać papierowo. Strasznie polecam, bardzo mi się podobało ten klimat, o którym tak mówię przez cały ten film, bo te wszystkie książki po prostu takie były. On tutaj też był i chyba był, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba jakbym miała zdecydować, to ten właśnie klimat baśniowości, takiej może trochę jesienny, w tej książce był naprawdę bardzo duży. Dałam jej 4 gwiazdki, trochę ze względu na to, że tak jak w Kirkę, nie miała dla mnie jeszcze szczypty tego czegoś, co by spowodowało, że dałabym 5 gwiazdek, ale no byłaby tego bardzo blisko. Tak jak Kirkę, ma naprawdę bardzo dużo zalet i super Wam ją polecam. Ale jednak 5 gwiazdek to wiecie, to nie może być każda dobra książka. Kolejna książka to właśnie Dożywocie Marty Kisiel, czyli jednej z autorek tego opowiadania tam zimowego z 4 por magii. Bardzo przyjemna książka. To w ogóle była taka książka naprawdę zabawna. Taka polska, zabawna powieść fantastyczna. Mamy tutaj naszego głównego bohatera,
dziedzica, który odziedziczył dom po nieznanym w ogóle sobie jakimś tam krewnym. No i wiecie, co on sobie wyobraża? No on sobie wyobraża, że on przyjedzie do pięknej posiadłości i będzie miał tam po prostu życie jak z bajki i on oczaruje wszystkich tym, że on dostał taki spadek, a ci wszyscy to głównie jest jego narzeczona. No i owszem, przyjeżdża do tej posiadłości. Posiadłość jest, okazuje się być takim gotyckim domem, w którym mieszkają różne fantastyczne stwory, takie jak duch, taki w zasadzie duch zbit. Bardzo mi się z Irytkiem kojarzyła ta postać. Mieszka tam licho, anioł, kałamarnica i mieszkają jeszcze utopce. I nie wiem, czy wymieniłam wszystkie. W każdym razie, no, ten dom też nie jest w takim stanie, jak nasz dziedzic sobie wyobrażał. No i on przyjeżdża i nie dość, że musi się zająć całym tym domem, to musi się jeszcze wszystkimi jego mieszkańcami zająć. A dodatkowo jest pisarzem i musi skończyć pisać książkę. Dożywocie bierze się stąd, że tymi wszystkimi stworkami tam mieszkającymi, tymi postaciami tam mieszkającymi, musi się dożywotnio zajmować. Oni mają dożywotne prawo mieszkania tam w tym domu. No jego perypetie są naprawdę śmieszne. Ta książka była taka ciepła, taka przyjemna i w ogóle to był jeden z takich audiobooków, że nie wiem, czy nawet nie było fajniej słuchać audiobooka niż książki, bo była tak cudowna lektorka i to jak ona głos tego licha anioła animowała, nie wiem, czy tak o głosie się mówi, animowała, jak go dubbingowała, no to było wspaniale po prostu, no byłam zakochana. Już zresztą słucham kolejnej części, chociaż nie mam chyba przy sobie telefonu, ale nie pamiętam, jak się nazywała kolejna część. No ale cudowne. Będę czytała, wydaje mi się, że to chyba jest trylogia czy dylogia. Nie wiem, ale polecam. No taka polska, lekka, relaksująca książka. Dałam 3 gwiazdki i tak nie wiem, czy nie powinnam dać 4 gwiazdek. Widzicie? Lepiej daję 3 gwiazdki, a potem wszędzie się zastanawiam, czy nie dałam za mało. W każdym razie kolejna książka, może dam jedną papierową i dam dobrą, złą zostawimy na koniec. Czytana przeze mnie we vlogu książka Mord nocy letniej Agaty Christie, zbiór opowiadań, bardzo przyjemna, dobra. Opowiadania były ciekawe. Główną zaletą tej książki jest, tu mamy cudnut malinkę. Główną zaletą tej książki jest jej wydanie. Znaczy nie jest to może główna zaleta, ale jest to coś, co sprawia, że tę książkę oceniam wyżej może niż powinnam. Same opowiadania były fajne, były przyjemne, były takie, czytało się i były to zagadki. Natomiast no, jeżeli chodzi o tę zagadkę kryminalną, to nie byłam do końca usatysfakcjonowana tymi historiami. Były może troszeczkę za krótkie. Miały w sobie na pewno taki przewijający się przez cały ten film klimat, miały taką letnią atmosferę, poszukam jakichś synonimów, więc to było fajne i też chyba o to w tej książce chodziło. Jeżeli jesteście fanami Agaty Christie, to wam się na pewno spodoba, bo to ma ten angielski klimat, boże, znowu klimat, no to ma ten sobie angielski nastrój. No i wszystkie opowiadania z Herkulesem Poirot mi się bardzo podobały, ale te, które nie były z Herkulesem Poirot, niczym im w sumie nie ustępowały. Ja po prostu postać Herkulesa Poirot uwielbiam i mogłabym o nim czytać. Bardzo się cieszę, że Agata Christie była tak płodną autorką i że stworzyła aż tyle historii z jednym z moich najbardziej ulubionych bohaterów, bo jest to naprawdę dla mnie wielka frajda czytać te książki, więc tak, również polecam. Dobra, i jeszcze jaki nam tutaj audiobook został? Została nam Moja rodzina na piętrze, Magda Louise. No i została nam 5-gwiazdkowa książka. Ta książka była cudowna. Ona była naprawdę tak dobrą książką. Ja ją słuchałam w audiobooku i to było przyjemnie ją słuchać. Naprawdę, to była książka, która idealnie nadawała się na audiobooka. Mamy tutaj historię 80-letniej pani, kobiety, która decyduje się na to, że ona już nie będzie wychodzić z domu. Że ona już swoje przeżyła, miała męża, ma dzieci, wnuki,
jakby miała bardzo bogate, ciekawe życie i teraz ona już tutaj będzie tylko i wyłącznie w swoim mieszkaniu, które bardzo lubi. Jakoś sobie to tam urządziła, oddała wszystkie ciuchy oprócz dresów i jakiejś jednej ładnej sukienki. Jej sąsiad będzie jej robił zakupy, więc tam będzie płaciła sobie rzeczy przez internet z pomocą tego sąsiada. I to generalnie miało taką genezę, że ona nie chciała uczestniczyć w takim życiu emerytki. W sensie nie chciała stać w kolejkach, bo miała poczucie, że blokuje kolejkę komuś, kto tam akurat spieszy się do pracy. Nie chciała siedzieć na ławce, gdzieś tam plotkować z sąsiadkami, bo to jest polska książka, także takie polskie realia tutaj były przez cały czas opisywane. Ona tego nie chce i ona po prostu będzie już teraz mieszkać w domu. Oczywiście spotkało się to z pewnym niezadowoleniem rodziny i z tym, że rodzina, no myślę, że nikt nie byłby zadowolony. Ktoś z członków rodziny by przyszedł i powiedział, ja już zostaję w domu, no bo to, no myślę, że może niepokoić. I cała historia jest opowiedziana w dwóch liniach czasowych. Z jednej strony właśnie mamy tą teraźniejszość, to, że ona żyje w tym mieszkaniu. I ja na początku myślałam, że to pójdzie w takim kierunku, że rodzina będzie ją jakby starała się z tego wyciągnąć, z tego domu. Tak, będzie miała pokusy, żeby wyjść z tego domu, czyli że będzie, nie chcę zdradzać, ale na przykład, to już nie mówię, co tam się działo, ale na przykład, że chrzest, nie? I wszyscy z rodziny cię zapraszają, no bo chrzest twojego prawnuka, to jak nie przyjdziesz, nie? Więc to nie na tym polegało. Bardziej to mieszkanie było sceną życia rodzinnego, które też działo się poza tym mieszkaniem, ale my je widzimy tylko z punktu widzenia tego mieszkania, tak? Tylko z punktu widzenia tego, kto tam przychodzi, co mówi. I to było bardzo ciekawe, bo trochę to było pomiędzy taką bezradnością, trochę było w tym takiego uporu, w naszej uporu, chciałam powiedzieć, zastanawiam się, czy uporu, czy oporu. Uporu w naszej głównej bohaterce. Fajnie, to było dobrze zrobione, fajnie to jest złe, to było dobrze zrobione. A druga linia czasowa to były lata 40, 50, młodość naszej głównej bohaterki. Ona pochodziła z rodziny wiejskiej, takiej typowej, to znaczy mama miała i prowadziła gospodarstwo, nasza główna bohaterka miała brata i bardzo ciekawą ciotkę, która wyjechała do Warszawy i nasza główna bohaterka potem do niej dołącza w Warszawie, także tutaj mamy taki obraz właśnie, wydaje mi się, że Warszawy lat 50., jeżeli dobrze kojarzę, może 60., wiecie, słuchałam to, więc czasami daty trudno jest tam załapać. No w każdym razie takiej na pewno powojennej Warszawy. I później mamy też w zasadzie no całą jej młodość, przechodzimy wszystkie jej etapy życia. Dzięki temu bardzo dobrze poznajemy naszą bohaterkę, bardzo dobrze ją rozumiemy i bardzo jakby też my wiemy, z czego wynika ta decyzja o zamknięciu się w domu, tak? My przez całą tą historię właśnie poznajemy to, jaką osobą jest nasza główna bohaterka. I nie myślcie, że tutaj autorka jej wystawia jakiś portret, że jest wspaniała. Nie, właśnie ona przedstawia bohatera pełnokrwistego, z wszystkimi wadami, z wszystkimi zaletami, może zalety powinny być pierwsze, z wszystkimi zaletami, z wszystkimi wadami i z wszystkim tym, co stworzyło ją takim człowiekiem, jakim jest w tym momencie, w wieku 80 lat. Jest też bardzo ciekawy wątek, ponieważ jej ciotka w ogóle była bardzo taką osobą, która miała bogate życie i dużo w trakcie życia przeżyła. I ona pewnym splotem okoliczności wylądowała w Anglii i została żoną bardzo bogatego Anglika. No i też nasza główna bohaterka jedzie tam do tej ciotki, więc mamy też taki wątek angielski, który też był bardzo ciekawy. Bardzo polecam tą książkę. Ona właśnie miała wszystko to, co miały inne książki, ale miała ten dodatek czegoś takiego, że no po prostu to się czytało, złoto to było. No strasznie mi się ta książka podobała. Moja rodzina na piętrze. Dałam 5 gwiazdek, czy się pomyliłam i narysowałam 6? Nie, dałam 5. 5 gwiazdek, naprawdę. Jeżeli ktoś z Was czytał, to dajcie znać, czy też Was ta książka tak zachwyciła, bo ona była tak dobrze zrobiona, wiecie, to wyczerpowało temat historii życia jednej osoby. Bardzo ciekawego życia z jednej strony, ale też życia takiego rutynowego, takiego codziennego, nie? Gdzie też no, tak, na takim przestrzeni lat, na których tyle się zmieniło, tak? Bo w młodości ona żyła gdzieś na jakiejś tam wsi, gdzie
podejrzewam, że elektryczność była czymś wspaniałym, a potem żyła w czasach nowoczesnych z komputerami, internetem i możliwością w ogóle zamknięcia się w domu i nie wychodzenia, zapewnienia sobie żywności, więc super książka, naprawdę. 5 gwiazdek. I tak, tak dla kontrastu, jedna gwiazdka jeszcze na sam koniec. 9 nieznajomych, Rian Moriarty, też książka vlogowa, więc króciutko zapraszam na vloga. Sanatorium, do którego przyjeżdża 9 nieznajomych, którzy mają podobno jakieś straszne sekrety do ukrycia, których żeśmy w sumie chyba nie poznali na łamach tej książki. Nie, no, co tutaj poznajemy te sekrety, natomiast no, na pewno nie jest to tak, jak tutaj piszą, że one nie mogą zobaczyć światła dziennego. O, domownicy przyjechali, także muszę się sprężać, że nie mają, że te sekrety są naprawdę jakieś straszliwe. Jak dla mnie to jest książka o sanatorium z osobą, która ma manię wielkości jako właścicielką i główną lekarką i główną dowodzącą. Jest patrzone przez okno, czy skończyłam nagrywać. Z główną dowodzącą, więc no nie podobała mi się ta książka. Słowo, które ja bym użyła, żeby je opisać, to był absurd. I no szczerze wam nie polecam, bo jest naprawdę dużo, dużo fajniejszych książek, które można przeczytać. A tutaj no w skrócie powiedziałabym, że jest to 554 strony absurdu, więc dużo bardziej polecam 400 stron Kirkę, która jest ciekawa, z wspaniałą atmosferą i wiecie, jest duszna i pełna przemyśleń niż to. Pomijam to. Dobrze, będę już kończyła tą książkę. Mam nadzieję, że w środę pojawi się TBR, bo teraz vlog był w piątek o 7 rano, tylko i wyłącznie tak, że po prostu się nie wyrobiłam na środę. Chciałam dokończyć te książki, żeby on był taki pełny, więc dałam tego vloga w piątek, ale będę się starała, żeby raczej filmy były w środę, więc w środę będzie jesienny TBR. W niedzielę będzie Book Haul i myślę, że w następną środę będzie film z vlogi, będzie vlog. Rozprasza mnie bardzo, co się dzieje za oknem. Będzie vlog, chociaż nie tak, że zabraniam wchodzić, tylko po prostu, że no, będzie to słychać i chyba po prostu tak Michał nie chce mnie rozpraszać. Z Różą i Kapryfolium jestem na 257 stronie. I bardzo ta książka mi się jak na razie podoba, także będę na pewno z nią nagrywała vloga, taki to będzie vlog półtorej tygodnia, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się te filmy udały i też dajcie mi kciuki w górę. Jeżeli któraś książka was zainteresowała, albo czytaliście, albo chcielibyście się podzielić w komentarzu, jakie książki wy przeczytaliście w ostatnim czasie, to będzie mi bardzo miło, bardzo lubię czytać te wiadomości, lubię na nie odpisywać, także mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli oglądacie ten film w niedzielę, to miłej niedzieli, a jeżeli w inny dzień, to oczywiście miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie.